Tyle tu nijakich szafek, trzeba się jakoś wyróżnić w tym oceanie nudy. A to oznacza mnóstwo Hello Kitty. Wow, załóż lepiej okulary przeciwsłoneczne. Rozumiem, że róż to twój ulubiony kolor. Muszę iść na lekcję, ale nie martw się, szafko. Niebawem do ciebie wrócę. Ale gdy dorastacie, dbanie o szafkę schodzi na drugi plan. Albo ósmy. Jejku, ile ty żujesz tej gumy? Lepiej tu niż pod ławkę. Gotowa do szkoły, księżniczko? Pierwsze dni są najlepsze. Prawie nie wzięłaś kanapeczek. Dzięki, tatku. Mniam. Czekaj, muszę mieć zdjęcie mojej córeczki. Uśmiech. A teraz razem, dobrze? Nie ma to jak zdjęcie ojca z córką. Baw się dobrze. Tato, kocham cię. Tak szybko dorastają. Zawsze będzie moją kluseczką. Głupi pierwszy dzień. O, Lili, nie będziesz głodować. Dzięki, tato. Zdjęcie z pierwszego dnia? No weź, Lili, przecież robimy sobie co roku. A teraz leć, kozaku. Moja córeczka. Uzupełnijmy tabliczkę mnożenia. Cóże? Mam pytanie. Czym ci pomóc, Julie? Okej, widzisz? Teraz zrób to działanie. Dobrze. Dobrze. Cieszę się, że rozumiesz. Zostawił mnóstwo kredy. Jest wszędzie. Lekcje są tak wcześnie rano. No to płuczemy. Co mam jeszcze dzisiaj do zrobienia? Julie, czy ty uważasz? Halo, ekran ci się zawiesił, czy co? Niech to szlak. Tak, jestem. Miałam mały problem. Problem, tak? Więc jaki jest wynik tego działania? Okej, gotowa? Jedziemy! Przymierzamy! Ło, ale ekstra! Patrz, co mam! Hop, do środka! Wow, ale super! Są świetne! Ja włożę balony z wodą. Ekstra! Jakbyś była dorosła. Trochę dziwnie skaczą. Ło, ale duże. Uważaj! Balony pękły! Ups, sorki. Nie chciałam cię zamoczyć. Chyba jesteśmy jeszcze za małe. Mogę rozpocząć dzień. Heja! O, no cześć. Cześć, Nick. O-o, leci na podłogę. Teraz się odbija? Co? Moje własne cycki mnie uratowały? Ekstra! Jak to możliwe? Moje tak nie potrafią. Dzięki, skarbeńki! Uratowałyście mnie! Tak! Zaraz pierwsza lekcja! Ojejku, pomachał do mnie! Ale on jest fajny! I ma robota! Wow! Kiedyś na pewno weźmiemy ślub! Będę mieć bukiet z lizaka i naklejki na sukni! A jego świadkiem będzie robot! Mogę się już doczekać. Bo się spóźnię na lekcję. Ale ciekawa powieść.
Och, to był piękny dzień. Och, zaraz, gdzieś tu chyba mam te suknie. Och, ten welon jest przecudowny. Wiecie co? Myślę, że pora ją przekazać. Patrz, skarbie! Znalazłam swoją suknię ślubną. Piękna jest, prawda? Przymierz. Najpierw welon. Przypnij go do włosów. Co ty robisz? Nie chcę wychodzić za mąż. Wiedziałam, że będzie pięknie wyglądać. Uwielbiam posiadówki. Zdradzić ci tajemnicę? Tylko ani słówka. Macie ochotę na coś dobrego? Z dodatkiem masełka. Jesteś najlepszym tatą. Możemy obejrzeć bajki? Chyba nic się nie stanie. Jeden odcinek przed spaniem. Czuję się tak młodo. Najlepsza posiadówka w życiu. Hej, atak popcornu! Genialne oświetlenie. Wracamy za 3 godziny. Zachowuj się, Lili. Mam cały dom dla siebie. Dam znać znajomym. To będzie epicka noc. Dobrze wyglądam? W końcu Kevin przychodzi. Siema, imprezowicze! To będzie najlepsza impreza ever! Pora wstawać. O, też cię kocham, misiu. Najlepsza część poranka to wybieranie stroju do szkoły. W co by się tu ubrać? Wow, patrzcie na ten wybór! Ile kolorów! Dumbo to moja ulubiona bajka. Ale czegoś tu jeszcze brakuje. Mam ochotę być księżniczką. Albo w sumie nie. O wiele lepiej. I liceum. Boże, już 7? Dopiero się kładłam spać. No cóż, trzeba wstawać. Ech, co za ból. Wolałabym spędzić cały dzień w piżamie. No, ale trzeba się przebrać. Co za okropne ciuchy. Muszę iść na zakupy. Zaraz, nie przebrałam się. W sumie to mam na sobie jakieś ciuchy, więc po co sobie komplikować życie? Ja jestem królową. Nieprawda, bo ja. Pora spać, słoneczko. Dobrze. Mamusiu? Poczytasz mi coś? No, dobrze. Wieczory są najlepsze. Czy ja wyłączyłam piekarnik? Jednak obejdzie się bez bajki. Słodkich snów, kochanie. Chloe, idź już spać. No dobra, mamo. Tam. Ja ją w ogóle obserwuję? Pizza z chipsami? Chloe, pobudka. To już poranek? Oh. Wiem, jak zwrócić uwagę Chloe. Ej! Dziwne. Mam. Może pociągnę za włosy? To bolało. Już wiem. Pojęcia nie ma, że się skradam. A za momencik. Nie widzisz, że się uczę? Ale ona się ładnie złości. Kiedyś ją poślubię. I będzie na mnie wrzeszczeć do końca życia. Głupek. Co ona ode mnie chce? Ach, to zauroczenie. Z wiekiem flirtowanie robi się bardziej subtelne.
i intensywne. Sięgnęliśmy po ten sam długopis. W rzeczy samej.